Kolor niebieski. Zaczynamy od Alchemist Apprentice. Moim zdaniem na pierwszy rzut oka to wygląda oczywiście nie najlepiej, ale jednak jest to karta bardzo ciekawa. Z uwagi na właśnie Miracle możemy zablokować jakiegoś typu, a z końcem dobrać kartę i oczywiście jeżeli to będzie Miracle, to no, jako pierwszy spell w turze, prawda, możemy go dobrany w turze możemy go zagrać z Miracle'a tą kartę, jeżeli się okaże, że jest akurat Miracle, więc jest to jakieś tam zwiększenie szansy na dobieranie tych kart z Miracle plus oczywiście jakiś tam, no, lepsza wersja cyclingu, prawda, więc tak naprawdę ten gość nam zmniejsza ilość kart w deku do odpowiednio 39 i tak dalej, prawda, 8, zależy ile ich mamy, także moim zdaniem bardzo ok. Nie, oczywiście nic wybitnego, ale ok, wpasowujący się w ten set chłopak. A Mass The Components, no, oczywiście nie jest instantem, więc to jest ten problem, że no, nie znajdziemy z tej karty żadnego Miracla, ponieważ no, dobierzemy już pierwszą kartę. Pamiętajmy, że Miracle działa tylko wtedy, kiedy pokazywana karta jest pierwszą dobraną kartą w tej turze, prawda? Więc no, to już jakby wyłącza tą opcję, natomiast karta sama z siebie jest wciąż ok, no, robi nam spory filtr, dobieramy 3, jedną dajemy na spód Liblary. No jest to taki troszkę, powiedzmy, udziwniony Divination, nic specjalnego, ale najbardziej grywalne. Arcane Menu moim zdaniem słabe. Nie za bardzo tutaj wpływa na przebieg partii. Captain of the Mist moim zdaniem bardzo dobry. Tapper, który się może odtapowywać, więc wiadomo, to już chyba samo mówi za siebie. Creeping Chill bardzo ok. Dobieramy i jeszcze wyłączamy stwora na dwie tury de facto, więc zatrzymana to jest bardzo fajna rzecz. Deadeye Navigator dobry moim zdaniem, no jednak no, za 6 mana 5-5 bez żadnych specjalnych zdolności, ponieważ ten Soul Bond tutaj nie jest jakiś super. No chyba, że uda nam się skombować, prawda, z czymś, co kiedy wchodzi i robi jakąś naprawdę fajną sztuczkę, to wtedy co innego, ale generalnie no po prostu solid, ale bez rewelacji. Devastation Tide no, ma ten problem, że jest to karta dosyć randomowa. No, w wielu sytuacjach na stole po prostu nie chcemy balansować wszystkich permanentów. Jest to raczej karta skierowana bardziej, myślę, w jakimś kierunku Constructed niż Limited. Oczywiście tam zdarzało się czasami mi grać w Limited Upheavalem i tak dalej. Natomiast jednak to nie jest nic niezwykłego, po prostu ok, nic więcej. Dreadwaters, no moim zdaniem słabe, raczej w tym formacie nie przewiniemy przeciwnika. Elgald Shieldmate, troszkę lepszy zapychacz, niewiele. Myślę, że też, jeżeli to się nie znajdzie w naszym deku, nic złego się nie stanie. Favorable Wings, to też wiadomo, karta wyraźnie zależna od ilości stworów z lataniem w deku. Myślę, że już około 8-10 stworów z lataniem, mając tą kartę, warto wsadzać. Poniżej, myślę, 8 raczej niechętnie bym to wsadzał. Fethergeist, ok, oczywiście trudny drawback, taki dosyć niemiły. To jest jeden z tych tak zwanych lonerów, prawda, czyli karta, która dobra jest najlepiej, jak masz ją samą na stole. Natomiast nawet mając tam jednego stwora czy dwa więcej, dopłacanie w pewnym już momencie nie jest jakieś strasznie uciążliwe, a jest to wciąż latający chłopek z fajną statystyką, więc moim zdaniem grywalna jak najbardziej. Bardzo podoba mi się Fleeting Distraction. Karta, która jest po prostu cyclingiem z premią. I ta premia wbrew pozorom nie musi być taka słaba, bo to minus 1, minus 0 czasami może bardzo wiele zmienić w kombacie. No i oczywiście jest to też drone na instancie, prawda? Więc pamiętajmy, że to zawsze może odpalić Miracle w turze przeciwnika. Galvanic Alchemist, no po prostu klasyczny bloker 1-4. Zdolność niezbyt rewelacyjna, ale zawsze tam coś tam pomaga, prawda? Więc jest generalnie ok. Średniak, ale dobry średniak. Geist Snatch, no moim zdaniem lepsza wersja Bontuage. W tym formacie dlatego jest lepsza, bo ten format po prostu
ma droższe stwory, przynajmniej z tego co do tej pory widzieliśmy, to te stwory są jednak bardziej solidne. Jest niewiele dropów za 2 mana, a dobrych dropów za 2 mana też w ogóle jest niewiele, więc taka kontra po prostu powinna być lepsza w tym formacie niż we wcześniejszym. Ghost Form, klasyczne zapychanie, a nawet myślę, że nawet mniej niż zapychanie, raczej ta karta nie będzie grywalna. Ghostly Flicker, karta, która na pierwszy rzut oka nie robi nic specjalnego, ale biorąc pod uwagę te wszystkie Soul Bondy i jeszcze parę innych kart, które wchodzą i coś robią na wejściu, myślę, że ta karta znajdzie zastosowanie w wielu taliach i jest co najmniej dobra. Ghostly Touch, moim zdaniem, nie warte uwagi. Gry w Vanguard, no a propos właśnie Ghostly Flickera, to mamy pierwszą kartę, która fajnie z nim działa. Czyli to jest po prostu Snapping Drake, kosztujący jedną manę więcej, ale dobierający kartę, prawda, na wejściu, więc moim zdaniem bardzo dobry, albo przynajmniej solidny latacz. Haven Ghoul's Cup. No, ten drawback jest bolesny, prawda, jednak. Jeżeli nie mamy jakiegoś fajnego komba, dzięki któremu tą kartę możemy wykorzystać, to nie jest aż taka dobra. Najlepszym kombem z tą kartą jest chyba taki gość za jeden manę, który jak wchodzi, to soulbonduje z czymś i to coś ma latanie, prawda? Więc wtedy dostajemy tym skabem latanie, atakujemy, prawda? Bansujemy sobie, no, tam jak w kółko, prawda? Więc to też nie jest jakiś super, prawda, trik, ale jednak no, nie ma wielu lepszych, myślę, nie wiem. Co tam jeszcze może być, jakieś ewentualne stwory, prawda, z Undyingiem możemy po raz kolejny wrócić i zagrać. Ale generalnie solidny wciąż typek. Infinite Reflection. Trochę drogie jednak, prawda, ale no może swoje zrobić, więc oceniłbym to na kartę jednak grywalną, jednak bym to chciał widzieć w swoim deku częściej niż nie widzieć. Into the Void, moim zdaniem super uncommon. Ten, tak powiedziałem, ten format jednak chyba poza czerwonymi dekami nie trzyma jakiegoś wyjątkowego tempa i zagrywając ten czar możemy naprawdę oponenta strasznie przyblokować, przydusić. Także moim zdaniem wart grania na pewno. Tak samo Lash Seeker, chyba czołowy napieracz formatu. Pije po 3 praktycznie bez litości, prawda, od 3 tury, więc na pewno warto tego gościa rozważać w każdym deku, absolutnie grać nim. Lone Revenant moim zdaniem no nie jest jakiś wybitny jednak. No jest, ma tego Hexproofa, ma tą zdolność, która tam coś robi, kiedy zadaje obrażenia, ale no to jest gość, który jest za 5 many 4-4 bez żadnego evasion, prawda? Więc no nie robi jakoś super wiele. Także myślę, że po prostu jest ok i tyle. Lunar Mystic, no nie jest to na pewno Mentor of the Meek, prawda? Mentor of the Meek dobierał jednak za stwory, więc było o wiele łatwiej wykorzystać, no i był manę tańszy. Ten dobiera za instanty, jest manę droższy, więc no na pewno warto nim grać, ale no nie spodziewałem się, że jakoś cudownie nam dobierze nie wiadomo ile kart. Mass Appeal, karta typowo tribalowa, prawda? Musisz mieć tam tych humanów w deku odpowiednią ilość, im więcej, tym lepiej. I oczywiście jej ocena wzrasta bądź spada w zależności od tego, ile tych humanów faktycznie mamy w talii. Miss Draven, moim zdaniem, najlepszy common niebieski w całym secie. Po prostu Man of War z lataniem, prawda? Więc trochę droższy, ale jednak z lataniem. No, świetnie działa z tymi wszystkimi, prawda? Z bonsu i stwora i wraca. Czy tam, no, w zasadzie, no, z blinku i stwora, tak? Nazwijmy to w skrócie. Wszystkie te blinki robią z niego naprawdę tutaj jeszcze lepszą kartę niż jest. Także absolutnie topowy common. Mist Hollow Griffin, po prostu solidny latacz. Zdolność raczej mało wybitna, ale za 4 many 3-3 flying jak najbardziej ok. Nefalia Smuggler, oczywiście generalnie przeciętny, ale jak już widzimy jest parę kart, chociażby właśnie Mist Raven, z którymi można go fajnie wykorzystywać i robić z nim ciekawe sztuczki.
Outwit, oczywiście sideboard i nic więcej. Pilchrom Reality, kolejna bardzo ciekawa karta, która może zepsuć oponentowi Soulbonda na instancie i jeszcze nam coś tam uratować, prawda, w kombacie. Nie zawsze można będzie wykorzystać ją idealnie, optymalnie, ale no, na przykład chociażby w odpowiedzi na removal oponenta, prawda, zabranie sobie stwora i zbansowanie jego stwora strasznie go cofa, więc ja osobiście tą kartę uwielbiam. W Rawnice bardzo wysoko ją pikowałem i myślę, że tutaj to się nie zmieni. Rod Kronu Ugold, typowy, klasyczny zapychacz. Snapskin Drake, bardzo solidny atak. Co prawda nie może, może blokować tylko kreatury z lataniem, ale to nie jest wielki problem. To oczywiście nowa wersja Cloud Elementala, prawda? Po prostu solidny typ. Second Guess, również sideboard. Spectral Prison to jest removal, który jest no, trochę taki jednak warunkowy. Powiedzmy, bo gość musi się tapnąć. Potem musimy to rzucić i on nie może mieć spellu i tak dalej. Ale myślę, że i tak wiele decków po prostu go no, będzie wykorzystywało, bo po prostu no, niebieski nie ma tego removalu za wiele. Spirit Away to po prostu kolejna odmiana Control Magic. No niestety droga strasznie, 7 mana. Gdyby to był klasyczny Mind Control, myślę, że byłby po prostu lepszy w tym formacie, no ale no, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma, no i myślę, że to jest wciąż, prawda, karta ocierająca się o bombę, mimo tych 7 mana. Stern Mentor, moim zdaniem słaby jednak, 4 mana, 2-2 i tam może coś, tam może się uda coś przewinąć przeciwnikowi, no raczej nic specjalnego, ja osobiście nie widzę tej karty raczej w swoim deku, a przynajmniej niechętnie. Stolen Goods, karta dosyć randomowa. Z jednej strony możemy nie trafić nic ciekawego, a z drugiej strony no, w tym formacie jest naprawdę sporo, jak widzieliśmy już, aniołów różnego rodzaju, bomb i tak dalej. No i jeżeli oponent ma tych bomb kilka, to znaczy jakichś lepszych chociażby kart kilka, których warto ukraść, to myślę, że bez problemu to można zmieścić w mainie. I też w każdym słabszym deku, prawda, gdzie nie mamy nic ciekawego, żeby w te 4 mana wsadzić, to bez problemu tym można grać, także karta po prostu solidna, nic specjalnego, ale solidna. Tamio the Moonsage, no nie jest to na pewno taka mega bomba, jak nie wiem, kiedyś był Jace, czy tam Elspeth i tak dalej. Natomiast no wciąż swoje robi, prawda, jednak wyłącza oponentowi permanenty z gry i dobiera nam karty, więc to jest całkiem przyjemny jednak zestaw zdolności. I nie jest to mega bomba, ale jest to karta no, już bliska na pewno takiej Mustodusowi bomby. Tandem Lookout, no moim zdaniem bardzo fajna sprawa, ponieważ zaskoczenia możemy dobrać kartę i zwrócić sobie jego koszt jakby natychmiast. I oczywiście z wszystkimi tymi sztuczkami tam, prawda, robiącymi soulbondy od nowa i tak dalej, można go bardzo ciekawie wykorzystać, więc dla mnie okej, typek. Temporal Mastery, no oczywiście chyba warto tym grać jednak mimo wszystko. Opcja na Mirakla to jest zbyt jednak kusząca, żeby tą kartę sobie podarować. A za 7 many to jest wciąż ok, prawda? No, grało się Time Warpem za 5 many, który był no, bardzo dobry w M chyba 10 czy M11. A te 2 mana więcej oczywiście kluczy jakoś tam, ale opcja na rzucenie tego za 2 mana jest po prostu no, opcją chorą, więc jeżeli dostajemy tą dodatkową turę gdzieś tam we wczesnej fazie gry, to po prostu robi się naprawdę mocarna ta karta. Także na pewno będę nią grał i uważam za, no może nie bombę, ale bardzo dobrą pozycję. Vanishment z kolei uważam za chyba najlepszy uncommon tutaj w niebieskim. Jest to po prostu Griptide z opcją na zagranie za 1 mana. A więc no coś, co też może nie jest dodatkową turą za 2 mana, ale jest na pewno czymś mocnym wciąż. I tą kartą osobiście, takie karty osobiście bardzo lubię i przypuszczam, że będę nią grał zawsze, grając z niebieskim. I na koniec mamy Wingcraftera. Też common, który może robić ciekawe rzeczy, ponieważ daje latanie, prawda, jakiemuś stworowi. Sam też jest latającym stworem dzięki Soulbondowi. A więc no, może być ewentualnym blokerem, który tam nam kupi turę z jakimś aniołem. Plus jest humanem, prawda? A jak już widzieliśmy, jest sporo kart, które z tymi humanami jakoś tam działają. Więc generalnie niebieski uważam za
naprawdę dobry kolor, ma kilka świetnych komonów. Zaraz sobie tutaj odtworzymy. Scrapskin Drake to jest pierwszy z takich komonów. Peel from Reality. Przede wszystkim Miss Raven, ewidentnie tutaj mój numer jeden w tym kolorze. Gryf Vanguard, też bardzo ciekawy common. Ghosty Flicker, prawda? Więc jest tego tutaj trochę. Z uncommonów mamy, o to jeszcze jest ten fajny common, Fleeting Distraction. Z uncommonów mamy, to jest też fajny common, Creeping Chill, prawda? Z uncommonów mamy jeszcze to, co bąsuje, dwa stwory. Jest bardzo mocne. Jest Into the Void. Potem ten gość, Large Seeker, też bardzo fajny uncommon. I jeszcze z uncommonów Vanishment, prawda? Więc moim zdaniem niebieski jest zdecydowanie lepszy niż biały, lepsze komony. Komony, nawet te, które są trochę słabsze, to jednak mają jakieś ciekawe zdolności, nie są jakimś tam ziomkiem 2-2 za 2, prawda? Tylko mają jakieś tam swoje drugie dno, które można fajnie wykorzystać, jeżeli się to ten deck odpowiednio złoży. Także generalnie niebieski moim zdaniem znacznie lepszy niż biały, mimo trochę gorszych erek, ale jednak nadrabia po prostu uncommonami i commonami, które są po prostu bardziej powszechne, i z tego względu moim zdaniem niebieski wygrywa rywalizację z białym.